Uwielbiam ten zapach kawy o poranku. Za każdym razem, kiedy wstaję, otwieram jedno oko i pierwsze co robię, schodzę na dół, podchodzę do ekspresu i robię sobie kawę. Kiedy wypiję jedną, otwieram drugie oko i robię sobie drugą kawę. A kiedy ją wypiję, robię sobie trzecią. W moim fantastycznym kubku, który mam już 25 lat, może nawet dłużej. Także dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Szymon Moszny, witam w moim daily vlogu. Mariana. Dobry patent, żeby jeść warzywa w jak największej ilości, pomijając oczywiście składniki mineralne i witaminy, które w tych warzywach są, pomijając błonnik w niektórych. Natomiast słuchajcie, warzywa dają tą korzyść, że wypełniają żołądek. Szczególnie jeśli ktoś jest na redukcji, to powinien jeść obfite śniadania, z tego względu, że jeśli rzuci się dużo do żołądka, to jakby informacja z rozciągniętych ścian żołądka biegnie sobie nerwem błędnym do mózgu i hamuje ośrodek głodu. Czyli jeśli wrzuci się dużo objętości do żołądka, szczególnie niskokalorycznych, tak jak chociażby te warzywa, które tutaj mam, one skutecznie będą hamowały głód i dawały Ci poczucie sytości na dłużej. No a nikt nie będzie przecież kwestionował tego, że warzywa są zdrowe, prawda? Pamiętam, że jak byłem późnym nastolatkiem, jak zaczynałem ćwiczyć, to w ogóle jedzenie warzyw to było coś tak absurdalnego, bo wiecie, po co jeść warzywa, skoro w warzywach nie ma białka? To szkoda czasu, nie? To, na ten moment to się dziwię, że mogłem tak postępować, bo po prostu uwielbiam warzywa. Czasami jak jestem głodny, to praktycznie nawet robię sobie samą sałatkę tego typu. Dodam jakichś dobrych ziół i faktycznie potrafi mi to dać dużo satysfakcji, jeśli mogę się tak wyrazić. Kurczę, normalnie zawsze kalafiora daję, ale widzę, że kalafior mi się skończył, więc będzie tak trochę monochromatycznie, ale też powinno być spoko. Tajemny składnik, zobaczcie, sól z ekoziołami. Dla mnie po prostu najfantastyczniejsze uzupełnienie, które można dawać do sałatki. To nie jest lokowanie produktu, żeby nie było. Dobra. Oliwy z oliwek. Okay. Dobra. No powiedzcie, że tego się nie chce zjeść. To jest oczywiście tylko dodatek. Normalnie w tej sałatce ląduje jeszcze łosoś albo ląduje awokado. Ale dzisiaj tak polecimy jednak mocno sztampowo, bo normalnie śniadanie wielkowotłuszczowe robię albo z łososiem, albo z awokado, a dziś wrzucę po prostu jajka ze szczypiorkiem, żeby było fajnie. Ja dawno szukałem takiej idealnej drogi kulinarnej, no bo z jednej strony, no wiadomo, trzeba odżywiać się zdrowo, żeby żyć zdrowo i żeby długo żyć, natomiast jeszcze lubię smacznie jeść. Dobrze, że... kroję tą cebulę. Dobrze, że... istnieje takie racjonalne połączenie, taka równowaga między zdrowym odżywianiem a smacznym odżywianiem. W ogóle, jak później zobaczycie, jak z Olą będziemy robić obiad, to przekonać się, dlaczego tak wielu ludzi, którzy kupują od nas dietę, mówi potem: hej, nie myślałam, że można się odchudzać i do tego tak smacznie jeść. No, nie samym ryżem kurczaka. I ryżem i kurczakiem człowiek żyje. Kiedyś bym tą cebulkę usmażył na masełku. No ale niestety już, jak wiemy, masełko nie nadaje się zbyt dobrze do smażenia z tego względu, że chociażby zawarty w nim cholesterol strasznie szybko się utlenia. No i co? I stanowi śmiertelną truciznę dla zdrowia układu krążenia. No ogólnie są lepsze tłuszcze do smażenia. Jajeczka zjemy 3. Jajeczka niby dobre, ale też nie ma co ich jeść za dużo. W ogóle podobno najlepszą formą jedzenia jajek to jest ich gotowanie, z tego względu, że znowu, jak się w zbyt wysokiej temperaturze smaży, cholesterol w jajkach się utlenia i niezbyt jest dobry. No, i tak sobie wstaję każdego ranka, robię sobie jedzonko, jem sam albo jem z Olą. Potem jak już rzeczywiście dziadko do żłobka pójdzie, także trochę czasu jeszcze mamy. No potem
Można siadać do pracy, trening, potem znowu praca. No ale to zobaczycie w swoim momencie. Dobra, cebulka się podsmaża. Kiedyś to bym dał boczku do tej cebulki, do tej jajecznicy. Ale no co? No boczek to nie jest jakieś super rozwiązanie. I tak w ogóle staram się teraz bardzo mocno ograniczać ilość mięsa. Miałem taki etap, że w ogóle mięsa nie jadłem, ale niestety wystosując wszystkie te same narzędzia, treningi, proporcje, które miałem do tej pory, no nie udało mi się zrobić tak dobrej formy jak na mięsie. Nie wiem, być może po prostu się nie da. Przez dobrą formę rozumiem 5% tłuszczu na wakacjach. No nie udało mi się zejść poniżej 7 na węglowodanach. Dlatego wróciłem do jedzenia mięsa, aczkolwiek to i tak jest maksymalnie raz dziennie, a czasem w ogóle nie mam mięsa. Mam sobie wybrać przekąskę, no to raczej robię sobie przekąskę mimo wszystko bez mięsa. Jak chcę w ogóle zabić głód, to w ten sposób. No tak, żeby tego mięsa też nie było aż tak dużo. Dobrze, i dla zdrowia, i dla środowiska, i dla planety. Więc teraz zaraz w oczku daję po prostu cebulkę. I dalej żyję, i dalej wszyscy są szczęśliwi. I to jest, proszę Państwa, przepis na śniadanie białkowo-tłuszczowe. Pełne zdrowia i pełne energii. I dużo objętości, dzięki temu wiem, że nie będę głodny. Wiecie co, bardzo chciałem powiedzieć, pokazać Wam, jak wygląda mój dzień, ale mój każdy dzień wygląda naprawdę inaczej. Ja robię po prostu tyle rzeczy związanych z fitnessem, że raz to jest coś za każde, a jutro będzie coś innego. No, na pewno jest tak, że dużo mojej pracy znajduje się w tym miejscu, czyli w sieci, gdzie prowadzę moich podopiecznych, doglądam ich, rozpisuję im treningi, czuwam nad dietami, nad całością ich rozwoju. Druga część to jest w klubie fitness, gdzie też jeszcze prowadzę troszkę treningów, aczkolwiek coraz więcej jest jednak pracy tutaj, w siłowni, w gabinecie, no to już jest. Nie, staram się tak nie więcej niż 3 treningi czy 3 spotkań dziennie robić. Jak zjem, przyjdzie gość specjalny. Na razie jeszcze nie będę Wam zdradzać, kto to będzie. I razem z tym gościem specjalnym rozpoczniemy dzień troszeczkę inaczej, czyli będziemy uprawiać najpopularniejszy sport, jaki obecnie uprawia się w Polsce. Tylko dajcie mi jeszcze chwilę zjeść. Cześć wszystkim, z tej strony Kasper Bąkiewicz, jest ze mną Szymon Mośny i zawodnik sportu zwykłych i dzisiaj morsujemy. Trzeba się przecież pochwalić, nie? No, robimy to. Wiesz, morsowanie, mordowanie, morsujemy. Wrocław morsuje, Polska morsuje, Dolnośląski morsuje, koksy morsują, Świetnia morsuje. Morsuje, morsuje. Ty, a ciekawe, czy jak da się hashtag morsuje, czy to zwiększy zasięg posta? Ja dzisiaj słyszałem nawet bardzo... Szybko, dawaj. O kurde. No. Słyszałem bardzo ciekawy żart. Ulubiony raper morsujących Ice Cube. Jak z podchodzeniem do maksa. Nie myśl, tylko rób. Nie wiedziałem, czy mój pierwszy raz będzie taki ciężki. Słaby ze mnie gracz, wytrzymałem jakąś minutę. No ale ważne, że to zrobiłem, tak? Pokonałem swój lęk. Zrobiłem kolejną niesamowicie ekscytującą rzecz w swoim życiu. Ale powiem Wam, że ja jestem taki ciepłolubny. To nie jest chyba dla mnie, wiecie. Czego się nie robi dla Szymona, autorytetu. Nie wiem, czy zacznę uskuteczniać, czy wprowadzę to do swojej rutyny, ale warto było spróbować. Bardzo się cieszymy, że udało się pomorsować. Kasper też po raz pierwszy w życiu morsował. Więc gdyby jeszcze ktoś nie zrozumiał, że morsowaliśmy i że promujemy to, że morsowaliśmy... To znajdziecie to na naszych Instagramach. Na Facebooku, Instagramach, na LinkedInie. Twitter. Rzucić. Nie, ale wiesz co, my się nabijamy, no ale kurczę, w sumie wszystko jest pozamykane. Siłownie w większości pozamykane, kina, teatry, wszystko jest pozamykane, co tu robić? Dyskoteki, restauracje, wszystko. Nic, tylko morsować. Tylko morsować. Za tydzień idziemy w górę.
Tak. Ale najpierw... najpierw wytrzymaj dłużej niż 20 sekund, a potem pogadamy. No. Było super, ja się cieszę. Więc napiszcie w komentarzach, czy już morsowaliście. Wstawcie i zdjęcie i zadzwońcie do najbliższych. Poinformujcie wszystkich, że już morsowaliście. Tak jak my. Morsowanie jest spoko. Ona jest moim partnerem na wielu płaszczyznach, również jest moim partnerem treningowym, także teraz sobie wypijemy suple. No i co, idziemy na trening, a na siłowni mamy 15 minut, także zajedziemy sobie szybko. Prawda? No dobra, to Ola, ty pijesz białeczko. Tak. A zobaczcie, co ja tutaj mam. Mam taką tajną skrytkę z całą moją suplementacją. Dzisiaj, i to zrobię z całego mojego umiłowania dla zawodnika sportów sylwetkowych. Kacper, robię to dla ciebie. Wypiję przed treningiem twoją ulubioną przedtreningówkę. Zdaniem Kacpra, najlepsza przedtreningówka na świecie. No, a z Olą w ogóle ćwiczymy razem, z tego względu, że w zasadzie nie ma czegoś takiego jak trening męski, trening damski. Trzeba trenować wszystkie grupy mięśniowe. Więc my z Olą trenujemy z metodą push-pull-legs, ale to zobaczycie sobie na treningu. Tak, nawet pośladki robię. Nawet pośladki. Ja Olę zmuszam teraz do treningu klaty, bo nigdy klaty nie ćwiczyła. Nieprawda, właśnie bardzo dużo kiedyś ćwiczyłam. I bicepsów. Bicepsy mam duże. No, bo ćwiczyłaś. Dobra. No to co, zdróweczko. My mamy za sobą już taki wstępny okres 3 tygodni, w czasie których trenowaliśmy tak leciutko, przygotowaliśmy się do wysiłku, robiliśmy leciutki trening FBW na zasadzie 3 serie na grupę, 5 ćwiczeń tylko właśnie na treningu, a teraz od tego tygodnia przechodzimy już do intensywniejszego treningu, ćwiczymy razem z Olą metodą push-pull-legs. Także ta objętość jest większa, z racji tego, że ja muszę spalać, a Ola lubi ciężkie treningi, to po prostu trenujemy stosując zawsze jedno ćwiczenie ciężko-atletyczne z dużymi ciężarami, a potem robimy serię podwójnie, potrójnie łączone. Bardzo fajne na poprawę jakości ciała, ogólnie pojęte. Tak się robi martwe ciągi, jak ma się miękkie buty. Żadnych mięciutkich podeszw. Można sobie krzywdę zrobić. Powiedz mi, jest jakieś ćwiczenie na plecy, które chciałabyś zrobić? Tak, bardzo. No. Wiosłowanie szczęgielką. No dobra, mówisz i masz. Super. To zrobimy w serii łączonej. To zrobimy teraz wiosłowanie sztangą. I potem od razu przechodzenie do przyciągania jednorącz, dobra? Najważniejsze ćwiczenie. Nogi zgięte. Kładziesz się na plecach, ręce daj w ten sposób, tutaj, połóż głowę, za głowę, kładziesz głowę, zamykasz oczy i pomyśl o wakacjach. Plaża, słoneczko. Chociaż w tej sytuacji pandemicznej to jak plaża to w Gdańsku, jak morze to Bałtyk. Ćwiczcie brzuchy. Brzuch musi być silny. Jak jest silny, to tak musi być silniejszy. Zaraz będziemy gotować dla Was z Olą. Oczywiście powiem Wam szczerze, nie będziemy udawać osób, którymi nie jesteśmy i nie będziemy udawać, że żyjemy inaczej niż żyjemy, więc to nie będzie żadne wyrafinowane danie. Ja wiem, że na YouTube można pokazywać wszystko, pokażemy siebie, więc naprawdę nie dziwcie się.
Co? Co będziemy gotować? Oczywiście. Łososia. Piec. Piec. A gotować ryż. Piec łososia, gotować ryż. Proszę bardzo, możesz odważyć ryż w miseczce. Aha. Oczywiście, słuchajcie, waga kuchenna to jest najlepszy przyjaciel każdego, kto dba o linię. W ogóle taka dygresja, bo bardzo często się zdarza, że piszą do nas ludzie, którzy twierdzą, że są na diecie, są na ujemnym bilansie kalorycznym i tyją albo nie chudną. No wiecie co, nie ma czegoś takiego jak niechudnięcie na ujemnym bilansie kalorycznym. Jak jesz odpowiednią ilość kalorii, ćwiczysz i nie chudniesz, to znaczy, że jesz więcej niż ci się wydaje. Więc zawsze warto jest jednak surowiej podejść do oceny tego, co się je. Bo czasami faktycznie te kalorie są tak poukrywane, że można nie mieć świadomości, że jednak je się dużo więcej niż się je. Także jeśli jesz i nie chudniesz, to znaczy jest za dużo. Ryż używamy biały, zwykły. Biały tani, basmati drogi. Szczerze mówiąc, różnica w zawartości mikroskładników w ryżu basmati w stosunku do ryżu białego naprawdę jest tak nieznaczna, że nie ma sensu w ogóle chyba używać innego. Ma 153 gramy, najwięcej 3 gramy. Różowa sól himalajska. Mamy ją tak chyba tylko przypadkiem, bo w sklepie nie było zwykłej soli. Natomiast słuchajcie, zwykła sól, znaczy sól himalajska kosztuje kilka razy więcej niż zwykła sól wydobywana w Polsce, ale w zasadzie to serio, jakby różnice też znowu w zawartości mikroskładników są tak w ogóle nieznaczne, że nie wiem po co to kupować. Panie kamerzysto, i pan się potem naje. Oczywiście, od nas nikt nie może być głodny. Ja łóżko włożę. Nastawiłam na 200 stopni. Powiem szczerze, że zazwyczaj nastawiam troszeczkę na mniej czasu, a obserwuję moją potrawę w piekarniku i ewentualnie albo wcześniej ją wyciągnę, albo troszeczkę jeszcze dołożę tego czasu. Na razie nastawię na 20 minut. Uwaga, uwaga! Okazuje się, że najlepszym możliwym tłuszczem do smażenia jest oliwa z oliwek, dlatego że kiedyś uważano, że tylko można podawać ją na zimno. Okazuje się, że jest najlepsza z tego względu, że ma bardzo mało wolnych kwasów, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które okazuje się szybko utleniają i niezbyt dobrze to wpływa dla zdrowia. Okazuje się, że pomimo dosyć niskiej temperatury... Okay. Hojnie, ale może hojnie być. Hoduję tutaj dracenę, szaflerę, mandarynka. Moja ukochana Juka, no w każdym domu musi być Juka. I teraz tu takie coś, nawet nie wiem co to jest, to dostałem. I teraz od sadzonki próbuję wyhodować monsterę. Tylko że mam mały problemik, bo skoczkogonki mi się tutaj zasiedliły. I tak się zastanawiam, czy je zostawić, czy zabić. No z jednej strony one użyźniają ziemię, a z drugiej strony, no kurde, nie chcę mieć rybactwa w domu. Na razie sobie żyją. Uśmiesz takie herbaczki małe. Dziękuję. Opsa. Macie dla mnie. A tu dla pana filmowca. O. No i tak mniej więcej skrótowo wygląda pierwsza połowa mojego dnia. Oczywiście ja nie pokazywałem tutaj, jak siedzę przy komputerze. No bez sensu, żebyście na to patrzyli. No to jest pierwsza, spokojniejsza część mojego dnia. Teraz o 16 wiem, idę po córkę do żłobka i dopiero zacznie się hardcore, jak ją tutaj przyprowadzę do domu. No już nie będziemy trzymać kamery, bo pewnie by tutaj rozniosła ją. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeśli wam się podobał, łapka w górę i co? I zapraszam was do oglądania następnych materiałów.